Cześć wszystkim, znowu pan 7, towarzyszą Karkanum. Jesteśmy w Tarancie. Miałem wybrać się do Mrożki, ale staliśmy przez kogoś zaczepieni. Żądają nas pieniędzy. Chyba się nie zgodzimy. Coś miałeś przy sobie? Serio? Chciałeś mnie zabić rurą? Trochę rudy, jakieś inne graty niepotrzebne. Dobra, nieważne. A chciałem pokazać ostatnio, ale ostatnio nikt się nie napatoczył. Tym razem poszło lepiej. Dobra. Idziemy tutaj i musimy poczekać do rana, aż pani wstanie. Nie. Dobra, Torian Kael. Ty miałeś jakąś zbroję. Resztę wszystko mamy, mamy zidentyfikowane. Damage resistance, fatigue dot, krytyka. Nic dobrego nie ma ta zbroja. Same złe rzeczy. Dobra, może chcesz się ukupić od razu? Nie. Masz małą, zaczarowaną zbroję. Kolczugę. Całkiem niezłą. Enchanted Warboots. Prędkość plus 5. Zastanawiam się, czy chciałbym to komuś dać. 5, 6. Dla ciebie to byłoby lepsze. Dla wielu ludzi to byłoby upgrade'em. Dobra, kupmy komuś. Dajmy to Torian Kaelowi. Staliśmy, że on będzie taki bardziej mniej tankowaty. Nie chcesz wymienić butów na to. Ciekawe dlaczego. Ci dało więcej. Trzymaj to. I momencik. Dobra, to wszystko mamy na sprzedaż. Czy mamy zapasowe buty magiczne? Że tak, bo muszę mieć trochę z ekwipunku na zapas dla jednej osoby, którą jeszcze dołączymy. I muszę mieć jeszcze buty. Trzymaj to Jeffreyu. Jeszcze trzymał zapasowe rzeczy. Całą resztę mamy na sprzedaż. Dobra. Przy okazji wziąłem z magazynu Elephant Gun. Możemy stworzyć ten Blade Launcher. 30 do 60. Wymaga również pocisków. Ewidentnie upgrade w stosunku do Elephant Gun. Wymaga 14 siły. To dosyć sporo. Elephant Gun też chyba coś podobnego wymagał. Się zastanawiałem, czy będzie coś strzelało czymś innym, ale nie, strzela zwykłymi kulami. Okej, okay, no ewidentny upgrade. Odstawimy to sobie na razie do magazynu i jak będzie odpowiedni czas, to sobie użyjemy. Przy okazji momencik, Torian, potrzymaj to jeszcze. Czekajmy do rana, aż się włączy muzyka. I tak. Co mam do zrobienia? Tak, to odstawić. Część tych rzeczy tak. Jak się już trochę lepiej odstawimy z siłą, to będziemy części z nich używać. Ten rifled cannon.
Rifled Cannon, ponoć on omija wszelką odporność na obrażenia. Więc też będziemy chcieli go kiedyś użyć. I dobra. Przy okazji, Sog. Nie musisz tego dźwigać. Ponieważ to coś potrafi dźwigać samo siebie. To taki pajączek, który sobie będzie za nami chodził. Wygląda na to, że niezbyt szybko. Możemy zobaczyć jego statystyki. Prędkość 18, to dużo więcej niż chodzi teraz. Ale tak, siła 13. Więc chyba po prostu obrażenia, w sumie nie wiem jakie obrażenia może zadawać, nie jest to tutaj napisane. Ale niezbyt duże, domyślam się. HP-ki też niezbyt duże. Wytrzymałość, no tego się nie da za bardzo przewrócić. Wymaksowane mele, brak uników i całkiem niezła odporność na obrażenia. Nie wiem jakie ma AC. Dobra, to taki sobie wojownik. A ty? A ty chyba wydajesz dźwięki takie. No, taki sobie wojownik. Jeżeli ma się... jeżeli jest się mistrzem mechaniki, to gdzieś w grze można znaleźć schematy do ulepszenia tego. Nie mówię tylko o tym, to jest medyczny arachnoid, ciekawy pomysł, żeby nas leczył, dokładnie nie wiem jak to działa. Ale można też zbudować coś, co nazywa się automaton. I to jest... chodzi na dwóch nogach, nie jest wysoki jak człowiek, jest trochę niższy, ale chodzi na dwóch nogach, ma dwa ostrza zamiast rąk i jest dużo lepsze obrażenia zadaje, ma trochę więcej, no chyba dwa razy więcej życia, więc można to zupgrade'ować, jeżeli się chce. Tak, jeżeli chcemy to wziąć z powrotem, wystarczy odłożyć. No. Przy okazji, w niektórych miejscach gry znajdujemy tych arachnidów jako przeciwników. Jest dosyć ciekawe, że jeżeli ma się skradanie i się do nich zakradniesz tak, że się nie aktywują, jak klikniesz na nie, to możesz sobie wziąć do ekwipunku i ich używać. Tak sobie można armię robotów zbudować. Dobra. Wyrzuciłem w Kaladonie łopatę. A jeszcze będzie nam potrzebna. Więc na wszelki wypadek, gdyby tamta łopata znikła z kosza, wezmę sobie, kupię już kolejną. A poza tym... Mnurę. To potrzymaj. Kurczę, zapomniałem znowu fasolek zidentyfikować. Zaraz pójdziemy to jeszcze zrobić. Pocket Watch. Dobra. I tak jak wcześniej, nie zechce mi się chodzić po sklepach. Posprzedajmy cały zapas, jaki mamy rzeczy tutaj. Czy to... tarczę chcemy sprzedać? Nie, zachowajmy go sobie. No i dobra. A pójdźmy jeszcze do pani szybko i zidentyfikujmy te fasolki. Jak znajdę elektrolity dodatkowe, to dodatkowo chcę więcej baterii. Chcę powoli budować nasz zapas baterii. Przy
Przy okazji zauważyłem też tak. Virgil, zróbmy całą możliwą saletrę. Czy wszystkie możliwe pociski. Dobra. Więcej nie mamy saletry? Nie. I tak, pociski da się przenosić między postaciami. My dam to Kelowi. Numpadem możemy wpisywać liczbę. Bach. Więc w ten sposób mogę się odciążać, że... Tak, bo 500 pocisków waży 100 kamieni, to jest całkiem sporo. Więc nie muszę klikać 500 razy do góry. Można numpadem wpisać interesującą nas liczbę. Dobra. Mądra kobieto, mam jeszcze coś do zidentyfikowania, te trzy fasolki. Magiczne pełne uzdrowienie albo resurrect. Dlatego boję się tego dawać Virgilowi, bo on to zaraz zmarnuje pewnie na kimś. Jednocześnie chciałbym, żeby to ktoś miał. Na wszelki wypadek, gdybym umarł. Chociaż Virgil chyba... Momencik, Virgil. On powinien kiedyś się nauczyć chyba wskrzeszenia, tak mi się zdaje. Dobra. Dobra, sprawy sprawami. Przyszliśmy tutaj głównie do demonologa. Wybierzmy się do niego. On jest w Uniwersytecie Taranckim. Zanim tam zejdziemy, pójdźmy jeszcze do ratusza. Możemy pogadać z panem Wilsbin, który oczywiście jest gnomem. Masz czas, możemy porozmawiać. Mówi coś o Kaladonie. Zjednoczone Królestwo. Czy Kaladon zgodził się dołączyć do dołączonego Głosu Jednoczonego Królestwa? Nie. Tak, to jest ten moment, gdybyśmy byli mistrzem perswazji, to dostalibyśmy misję, jakby to ująć, dyplomatyczną, przekonać Kaladon, żeby dołączył do Zjednoczonego Królestwa. Ale nie jesteśmy. Za to ten pan się do nas odzywa. Tak, przedejść do pana Wilsbiego, tak. W takim przypadku pan Wilsby jest bardzo potężnym człowiekiem. Ludzie tacy jak ty nigdy nie wiedzą się, w co się pakują, co masz na myśli. Bla 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 bla. Masz na myśli negocjacje z Kaladonem? Mówi coś, że politycy mówią jedno, a mają na myśli drugie. Masz na myśli negocjacje z Kaladonem? Tak. No, coś gada. To nie wiem, o co mu chodzi właściwie. To trochę dziwne. Kim jesteś? Heinrich Jenks? To jest grupa obywateli, którzy blisko przyglądają się polityce Zjednoczonego Królestwa.
Rozumiem, że uważasz, że pan Wilksby nie dba dobrze o politykę. Tak. Jesteśmy bardzo zainteresowani tym, żeby Caladon dołączył do królestwa. Mówisz, że członkostwo Caladonu to zły pomysł? Coś tam mówi o faktach. Więc co masz na myśli? Pozbędą się dużego bogactwa i mocy, pozwalając Caladonowi dołączyć do Zjednoczonego Królestwa. Okej, dobra. Jaka cena? Co masz na myśli? Dobra, o to dużo gadania jest. Jak już to przeklikamy, to powiem, o co mniej więcej mu chodzi. You said before there was a price in making Tarant great. Co sugeruje, że powinno się stać? Widzisz? Dwie ludzie dochodzą logicznie do tych samych wniosków. Bla, 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 bla. Jestem gotowy zrobić cokolwiek, wszystko, co jest potrzebne dla tego miasta. No tak, oczywiście. Zgłosiłem się na wolontariusza, żeby być mediatorem, ale zostałem odrzucony. No to nie jest problem, którego nie możemy obejść. Tak, to byłoby bardzo przydatne przy zrobieniu tego, co ma być zrobione. A to co to jest? Zabójstwo króla Farada z Caladonu. Słucham, Jinx. Odezwałem się do ciebie jako do patrioty. Biorąc pod uwagę, że my chyba raczej pochodzimy z Caladonu, albo z okolic, biorąc pod uwagę, że tam wsiedliśmy na Zephira, to trochę niefortunny pomysł, ale okej. A mówi, że byśmy dostali się do kuchni w zamku kaladońskim. Tam mamy kogoś spotkać. Jeżeli uda ci się zabić króla Farada, wróć do Tarantu i spotkaj się ze mną w tawernie. $20,000 sztuk złota. Zgoda. Nigdy więcej o tym nie będziemy rozmawiali. Dobra. Długa rozmowa o tym. Chyba dało się z tego więcej wynieść niż tłumaczyłem. W każdym razie dostaliśmy zadanie zabić króla Caladonu. Zrobimy to. Chyba nie musimy być członkiem delegacji. Chyba możemy dostać się do zamku w inny sposób. Zrobimy to, ale trochę później. Ponieważ tak, jak się domyślacie lub nie, zabójstwo... Nie jesteśmy skrytobójcami, nie zrobimy tego cicho. Więc będzie dużo krwi i w efekcie cały Caladon się przeciwko nam obróci. To jest coś, czego na razie nie chcemy. Czy ty jesteś demonologiem?
Profesor Buggington, Departament Religii. To z nim chcielibyśmy pogadać, gdybyśmy chcieli rozwikłać kwestie. Tak, rozwikłać kwestię składania ofiar. To jest niby schemat, który nam mówi, w jakiej kolejności należy składać ofiary bóstwom, aby przejść trzy kręgi i tak dalej. Bardzo nieinteresujące, zwłaszcza dla krasnoluda. Kim jesteś? Chcę porozmawiać o demonie nazywającym się Alabanolech. Powiedziałeś Alabanolech? Czemu nie powiedziałeś tego wcześniej? Możesz mi coś powiedzieć? To bardzo ważne. To poważna sprawa. Tak. Wierzę, że on stoi za morderstwami w Kaladonie. Domyślałem się, że to może być demoniczna sprawa, ale nigdy nie podejrzewałem Lamalulecha. To bardzo zła wiadomość. Dlaczego? Lamalulech jest jednym z kilku demonów, które posiadają zdolność opętywania ludzkich dusz. Może poruszać się między ludźmi niewykryty. Został tutaj przyzwany? Po co? To długa historia. Bla, bla, bla. Jakiś elf chciał być opętany. Nie wiem po co. Jak on opętał jakiegoś elfa? To długa historia, legend, bla, 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 bla. Możesz przeczytać to w książce. Czy możesz mi skrócić tą historię? Mogę ci... Tak, podać streszczenie. Król Tarantu nagle oszalał, jego młody mag domyślał się demonicznego pętania, specjalnie po tym, jak król zaczął wzywać dziewicę do... Dobra, nie będę tego tłumaczył, bla, bla, bla. Jak zabije bestię? Musisz przeszyć jego serce ostrzem Xerxesa. Domyślam się, że gdzieś jest to... strzelone przez demony, to ostrze. W Pit of Fires. Jakby to ująć? Dziury ognia, pieczary ognia, o. Jeżeli nie zostanie zabity przez ostrze, to będzie katastrofalne. Dlaczego? Jeżeli przeszyjemy tak nosiciela ostrzem, to demon zostanie wysłany do zaświatów. Jeżeli zostanie zabity innymi metodami, on się ucieknie ze swojego nosiciela i będzie niepowstrzymany. To byłoby źle. Nieskończenie źle. Dobra. Powinniśmy mieć to już zanotowane. Skoro tu już jesteśmy, mam jeszcze dwie rzeczy do sprawdzenia w archiwum. Dobra. Lawrence Brumont.
To gość, do którego nagrobka poszedł Virgil. Nie jest obywatelem Tarantu. Jest gazeta z artykułem o nim. Proszę, to kopia. Dobra. Ponadto Virgil, notatka. Elmer Eurbottom. Bottom, zobaczmy. Mam adres. Pan Bottom mieszka w Ashbury. To jest 14 Terlis Way. Dobra, wybierzemy się tam. To jest gość, który opłacił Weasleyowi w rezydencji misków. Nie wiemy co, ale się dowiemy. Dobra. Rory Limes. Nie wiem w sumie co to jest. A, to związane z tym. Z kradzieżą malowidła. Coś, co już dawno rozwiązaliśmy. Dobra. Kaladończyk brutalnie zamordowany. Gość został zamordowany. To tłumaczy, dlaczego był na cmentarzu. I coś tu jest wspomniane chyba o Virgilu. Suppose you're wondering what the newspaper's all about. Lawrence Brummond. He was my brother. I told you that he'd been in an accident. Well, you see the kind of accident it was. Został zamordowany, Virgilu. Co mi się stało? I just don't want to talk about it anymore. It was so long ago. I buried those ghosts. I don't want to let them out again. Słuchaj, Virgilu, nie możesz powiedzieć. No, I don't want to speak of it ever again. Just leave me alone. I'm sorry, Lawrence. I'm so, so sorry. Przeczytajmy jeszcze. To chyba powinno być wspomniane, że Virgil miał brata Virgila. Tak, jego brat Virgil. Dobra, to tyle w tej kwestii. Jest o tym potworze, a raczej demon. Ale po kolei. Skoro już tu jesteśmy, od razu udajmy się do paru sklepów i kupmy zapasy. Skoro już tu jesteśmy, możemy zajrzeć. Masz coś ciekawego? Gaz musztardowy, grenade launcher. Czegoś takiego chyba nie mamy. Gaz musztardowy? W sumie czemu by nie? O, gun chases. Do czegoś potrzebowaliśmy. Może nie, bo już chyba... Momencik. Tak, mamy już zmechanizowany. Do tego potrzebowaliśmy gun chases. To nie, sorry. Dobra, zobaczmy. Co to... wybuchowych to jest? Tak, wyrzutnia granatów. Elephant gun i explosive grenade. Mamy wyrzutnię granatów. Okej, ciekawe, czym to strzela. Raczej tego nie zrobimy. Raczej nie będziemy mieli wystarczająco... Bo nie będziemy mieli granatów. Explosive grenade musielibyśmy tyle wydać punktów, żeby zdobyć. To się nie wydarzy. Dobra, a ta druga rzecz... Gaz musztardowy. Hmm.
W sumie nigdy nie próbowałem używać tego Corrosive Acid, może tym da się również niszczyć jakieś rzeczy. Okej. Dobra, skoro już tu jesteśmy, przyjrzyjmy nasz ekwipunek. Mianowicie ten miecz chcemy naprawić. Z tych rzeczy już nie potrzebujemy. Jak twoja zbroja... Ta zbroja jest okej. Tą laskę też chcemy naprawić. Poza tym... Z grubsza jesteś okej. No, ty też. Jak Virgil? Też. Dobra. Ciach. Ciach. Ty trzymaj swoją laskę. O, jeszcze długi łuk na sprzedaż. Zapomniałem o nim. Ty trzymaj swój miecz. Przy okazji możemy sprzedać ten łuk. Dobra. Przy okazji masz coś ciekawego? Chyba nie. Dobra. To zajrzyjmy jeszcze do paru ludzi. Elektrolity. Idealnie. Czy coś więcej od ciebie chcemy? Nie. Masz coś ciekawego? Kupować baterie? Raczej nie. Żrący kwas. Dobra, nieważne. To jeszcze jedna tam pani. Saletrę możemy od niej kupić. Jeden pan. Ciach, ciach. Dobra, tyle. I dobra, przy okazji zróbmy to od razu. I jeszcze baterie. Dobra, to na razie tyle, co potrzebujemy w Tarancie. Jeszcze tu chyba wrócimy. Kiedyś, może. Mamy nadal jeszcze to niezakończone zadanie z wisiorkiem dla Madame Tuzon. I... Chyba w sumie tyle, co? Dobra, dajmy się do Ashbury. Okej, jesteśmy na tej ulicy. Numer 14 nas interesuje tutaj. Pomóż mi, co się stało? Stałem zaatakowany, stałem zraniony i to bardzo boli. Kim jesteś? Jak mogę ci pomóc? Jestem Kendrick Wales. Może słyszałeś o tej książce, Klątwie Senang? Tak. A, ja napisałem tu Klątwę Senang. Tak, słyszałem książkę, dlatego tu jestem. Co? Co masz na myśli? Może nie najlepszy czas, ale szukam Elmera Borbombotona. Dlaczego go szukasz? Jest zamieszany w coś, co badam. Słuchaj, przyjacielu, nie mam dużo czasu. Broń, która na mnie użył, jest zatruta. Czuję, jak życie ze mnie ucieka. Jestem Elmer Borbombotona.
Tak? To ty jesteś? Czy... Czemu? Nie rozumiem. Kendrick Wales to tylko mój pseudonim literacki. Myślałem, że nikt nie kupiłby książki od kogoś, kto nazywa się Elmer Burbottom. Dlaczego zapłaciłeś Weasleyowi, żeby sprzedał ci informację? A, tak. Wygląda na to, że śmierć Wiktora Miska jest na moich rękach. Krew. Kendrick, oszczędzaj siły, sprowadzę pomoc. O, przykro mi, przyjacielu, chyba już nic nie da się zrobić. Kendrick, trzymaj się! Dobra, to tyle. Klątwa Cynang dopadła kolejną ofiarą. I on był właściwie autorem tej książki. Ciekawe. To chyba tyle, co chcieliśmy tutaj. Możemy jeszcze zajrzeć do aptekarki. Masz elektrolit? Nie masz. Nie masz nic, co bym potrzebował. Możemy trochę paliwa zrobić. Ale nie potrzebujemy paliwa. Dobra. W takim razie... Cóż, chyba zrobię przerwę. Mam jeszcze jedno miejsce, do którego mam się udać. To jest klan tych... kamieniarzy? Jakoś tak. Mamy tam się udać i zbadać tą sprawę. Nie, to nie jest klan kamieniarzy. To jakoś inaczej się nazywa. Miejsce głosów, coś takiego, to jest to, co te trzy... cylindry znaleźliśmy w tym sejfie zamkniętym. Dobra, udamy się tam, zbadamy sprawę, a potem cóż, wrócimy do Caladonu, bo zbadaliśmy sprawę Weasleya i cóż, chyba będziemy musieli się już udać do Rosebrew. Mam jeszcze kilka rzeczy tu i tam do porobienia. A, skończymy sprawę Demona, zanim udamy się do Rosebrew. To nam powinno dać trochę expów. Dobra, póki co to tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.